klimatyzację ma na dach. Tir pobierał próbę i... Tu mam miejsce do... Witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu we czwartek 8 sierpnia. Zaczynamy odcinek spod magazynów przed wagą firmy Rola. Przyjechaliśmy z Żytkiem, nie ma koszenia, trzeba powywozić to co wczoraj nakosiliśmy, także przyjechałem z majsterką, mamy dwie przyczepy żyta. O, widzę, że się trochę sypie, że to sucha, to leci jak woda. Nikogo nie ma na wadze, także wjeżdżamy od razu na wagę, idziemy robić próbę. Że widzimy się za chwilę. Parę mam. 27,480. I tak, już pani pobiera próbę. Idzie ładnie, składnie, słuchajcie. Nie ma co narzekać.
czekamy na czerwone i czekamy na zielone światło, zjeżdżamy z wagi i analizy. Czekamy na analizę i rozładunek. No tutaj też coś popadało. U nas na razie jeszcze takiego większego deszczu, słuchajcie, nie było. Na razie straszy kropi. Zobaczymy jak wrócimy, czy przylało coś. W Myśliwoszczy też był większy deszcz, bo kałuże były. 27 tam było. 400. 27-400. Ale braki są, nie? Tak. Jakby pełno nasypał, to żyta ciężko 30 ton nazbierać tu, nie? Tara, żeby była. Albo sykier. Waga. Pszenicę jakby może przewiózł. Nasubacił. O, gumka już na wykończeniu, zobacz. Właśnie się wykończyła. To nic, zaraz zrobimy sobie coś tu z niej. Jeszcze idzie ją zrobić. Dobra. Widzimy się przy rozładunku. Jedną mamy wysypaną. Jeszcze jedna przyczepka. Robimy wypad. Robimy wypad z bar. Ale grube żyto, nie? Grube jest, ale co? No słuchajcie, nie ma gęstości takiej jak trzeba. Nie ma takiej gęstości jak mieć powinno. Coś w tym roku żyto, kurde, nie cieszy tak całkiem. Z plonem też nie ma rewelacji po rzepaku. Myślę, że więcej jak 6,5 tony nie ma. Nie wiem, co by było z pszenicą, bo ten rok jest pszeniczny. Pszenice się ładnie sypnęły. To praktycznie wszystkie odmiany na działkach po rzepaku. Pszenicy leci półtora, mówię, żyta leci półtora tony w dzień. Mniejszy koszt, a zobaczymy jak w ogólnym rozrachunku, jak się wszystko sprzeda. Słuchajcie, wszystko rozliczy, wtedy będziemy mogli coś powiedzieć. Lewatory ładnie. Klap, 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 klap. Jak metronom. Klap, 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 klap. Słuchajcie, kto tam z muzyki biegły, to wie, do czego służy metronom. Ktoś tu jeszcze chodzi oprócz nas.
Dobra je. Graj buci. Dobra, mamy wysypaną też. Idziesz w piekty, czy wsiadasz? Nie, wsiadam. To wsiadaj. Jedziemy. Wsiadam. Dobra, na razie, dzięki. Dobra, jedziemy, słuchajcie, deszcz się rozpada. Deszcz się rozpada. Parę, bo kwitnie wszystko w temacie. Wjeżdżamy teraz na wagę, ja wyskoczę kwit. 27400 zobaczmy teraz. Kwit odbiorę. 12 ton. I zobaczymy, co tam nam wyjdzie. No 12 nie będzie. Nie będzie, jak wysiądziemy. Dobra. Za wilgotność nam poleciało 15. A ile było? 15,540. Tona 600. Za mało, nie? Dobrze, chociaż ciągnik jest mocny. Ja mówię, co tak on lekko pod górki jechał, po prostu nie było to nasz. No jak ma jechać? Newholandem 30 ton, cały zestaw. Newholandem na trójce bym musiał jechać z tym zestawem. Pod górkę, bym nic nie wyjechał. Nie ma gęstości, nie ma wagi. No, Kamil mówi, że 2 tony za mało ma na przyczepę. Nie ma gęstości, nie ma wagi. Dobrze jest jak jest, tylko cena jest chujowa. Słuchajcie, sprzedajemy po cenie z roku 2004 nawet. Można powiedzieć, że cenę taką otrzymywałem. Że to płacili 20 lat temu. Tyle ile teraz. Także ruszamy, słuchajcie, 16. Tutaj mówię już do wszystkich i apeluję o to, abyście znaleźli 16 sierpnia 3 godziny czasu. Robimy protest ostrzegawczy. Rolnicy, powiat chojnicki, powiat żuchowski, zblokujemy przejście dla pieszych na drodze. Jeżeli się uda dojść do porozumienia z policją, Berlinka, czyli droga krajowa DK22, a jeżeli to nie dojdzie do skutku, to na drodze wojewódzkiej do Silna, w Silnie zrobimy protest.
Także zbieramy siły, żeby nas było chociaż 200 osób na 16 sierpnia. Apel z mojej strony do wszystkich o branie czynne udziału w strajku ostrzegawczym, ponieważ rząd nie zrealizował żadnych postulatów, czy większości postulatów z uzgodnień z rolnikami, które miały miejsce w kwietniu podczas naszych strajków. Chodzi tu głównie o wycofanie się z pomocy, z obniżenia podatku rolnego. Podatek rolny mieliśmy mieć wysokości, wymiar podatku rolnego miał być w wysokości jak za ubiegły rok, za 23 rok, czyli do hektara przeliczeniowego miało nam dojść 39 zł. Może to nie jest dużo, ale słuchajcie, każdy pieniądz się liczy. Każdy pieniądz się liczy, także na święta, na gwiazdkę by te pieniądze już jakieś tam były, można powiedzieć. Jeżeli rząd nie dotrzymuje obietnic, teraz wypina się, mówiąc, że nie ma środków, to pytam się, dlaczego nie wiedział o tym, obiecując realizację tego postulatu obniżenia podatków. Jeszcze 3 miesiące temu były środki na ten cel, a teraz nie ma. Także nie mamy się na co już oglądać. Pierwszy protest ostrzegawczy, przypominam raz jeszcze, zaraz po święcie, po 15-16 sierpnia, blokada na przejściu dla pieszych. Będę was informował co do szczegółów. Koledzy poszli dzisiaj rozmawiać z komendantem. Pewne ustalenia zapadną, wtedy wam już konkretną podam lokalizację tego protestu, a jeżeli to nie przyniesie skutku, będą media, chcemy nagłośnić w mediach, przedstawić mediom wszystkie dokumenty, które żeśmy z kolegami z powiatu chojnickiego dostarczali do Warszawy, do Gdańska, do ministra. Publikowane mamy kwity, odbiór dokumentów przez ministra Siekierskiego. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, zapewnienia z jego strony podczas naszego spotkania były zupełnie zgoła inne, także nie dotrzymują słowa, a propozycje zmian ustaw, o których żeśmy pisali w naszych projektach, widzimy, że są pomału coś tam omawiane. I rząd jakby chce teraz sobie przypisać, że to jest ich pomysł. Także my na to się nie godzimy. Będzie sprawa nagłośniona. Będą media. Zobaczymy tylko, jakie przyjadą. Na pewno będą media opozycyjne, ale zobaczymy, może z Telewizji Polskiej też tym tematem się zainteresują. Także protest 16 sierpnia. O wszystkim będę was informował na bieżąco. Przekazujcie swoim sąsiadom, kolegom rolnikom i rolniczym. A my wracamy teraz, słuchajcie, do domu na obiadek. Ja już się z tego miejsca będę z wami żegnał. Także trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.